Dzień dobry, witam Państwa, Szymon Gilis po tej stronie, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem w dniu dzisiejszym jest Rafał Merski, który będzie dzisiaj opowiadał o swojej najnowszej książce Kuchnia dawnych Słowian. Witam Ciebie, Rafale. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Rafał Merski, od kilkunastu lat zajmuję się badaniem kultury i dziedzictwa kulturowego Słowiańszczyzny, a także popularyzowaniem tej wiedzy poprzez właśnie między innymi publikacje książkowe. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na napisanie takiej publikacji? Wcześniej to, co pisałeś, traktowało bardziej o niematerialnej kulturze, o wierzeniach głównie, a teraźniejsza książka to jest coś, co jest najbardziej namacalne i bardzo związane oczywiście z kulturą, ale jednak, dlaczego? No to prawda, to jest pierwsza książka i w ogóle praca, która dotyka problematyki kultury jak najbardziej materialnej. Wszystkie inne dotychczasowe moje książki czy artykuły dotyczyły kultury duchowej. Ta nietypowa książka powstała z przymusu, z przypadku. Otóż bardzo, bardzo dużo osób w trakcie moich wizyt czy wyjazdów na różne imprezy rekonstrukcyjne czy imprezy historyczne, czy nawet targi książki, które również odwiedzam z moimi publikacjami, wiele osób pytało mnie właśnie o książkę na temat kulinariów, na temat kuchni Słowian, co wtedy spożywano, jak gotowano i tak dalej. Ja zwykle odsyłałem do innych autorów, bo nie miałem do tej pory w swoim repertuarze takiej publikacji, ale mnóstwo też tych osób namawiało mnie do tego, żebym podjął się właśnie takiej pracy, takiego badania i stworzenia właśnie takiej publikacji. I za namową tych osób, wielu ludzi, postanowiłem spróbować zająć się tym bardzo nietypowym i kompletnie do tej pory obcym mi tematem. Studiować coraz więcej materiałów, bo praca nad tą książką trwała rok. Były to setki książek, artykułów, mnóstwo różnego rodzaju publikacji. No to było ciężko, ale kroczek po kroczku dochodziłem do już jakiegoś konsensusu i do jakiejś zwartej treści. No i w ten sposób powstała ta książka. Powstała dlatego, bo wiele osób chciało, żebym napisał takie coś. Zrozumiałe jest to całkowicie, ta potrzeba ludzi do dążenia może od czegoś materialnego do naszej osobistej kultury. Ja zawsze jak tłumaczę ludziom, na czym w ogóle polegała taka kuchnia słowiańska, to mówię im, żeby sobie wyobrazili kuchnię bez trzech co najmniej rzeczy. Bez pomidora, bez ziemniaka i bez ryżu. Powiedz mi, czy to w ogóle jest możliwe właśnie bez ziemniaka, który jest tak popularny w tej chwili w naszej kulturze, tak samo jak i bez ryżu czy bez pomidorów? No jak czytamy na temat kultury kulinarnej naszych dalekich przodków, na kultury kulinarnej Słowian, ich kuchni, no widać, że jest to możliwe i było to możliwe przez wiele, wiele lat. No cała gama produktów spożywczych, potraw jest no dosyć szeroka. Mimo, że nie mieli ryżu, ziemniaków i innych tego typu ciekawych produktów, no to mieli ogrom innych produktów, które spożywali i które świetnie nadawały się na uzupełnianie czy wypełnianie wszystkich potrzeb energetycznych czy witaminowych, że tak powiem. Także zwróćmy uwagę na ogromne ilości gatunków ryb, które spożywano. Zwykle grody czy osady były lokowane nad zbiornikami wodnymi i jak najbardziej korzystano z całego zasobu zwierząt, które żyły w tych zbiornikach wodnych. Na stanowiskach archeologicznych oprócz szczątków ichtiologicznych, czyli łusek, ości, pozostałości po rybach, znajdują się też muszle po małżach na przykład. Nie wiemy, czy spożywali akurat małże, ale zdarzają się też tego typu znaleziska. Oprócz kilkudziesięciu gatunków ryb, które spożywali, bo były oczywiście odnalezione w miejscach zamieszkania, na terenach grodzisk czy osad, spożywano również mięso. Jeżeli nie z hodowli, gdzie głównie pozyskiwano mięso od bydła, czyli wołowinę, wieprzowinę, jagnięcinę, również mnóstwo gatunków zwierząt łownych, zwierzyny łownej, czyli od zająca, po jelenia, tura, czy nawet niedźwiedzia. Także tu jeżeli chodzi o produkty mięsne, oczywiście ptactwo, drób
jaja, różnego rodzaju rośliny, które zbierano w lasach czy w środowisku wokół domu, jarzyny, owoce, warzywa, no i przede wszystkim produkty zbożowe, gdyż zboże, w tym proso, można było najłatwiej magazynować. Czyli jeżeli mamy okres wegetacyjny, porę, że tak powiem, ciepłą, gdzie wszystko rośnie, możemy zbierać owoce, różnego rodzaju hodować warzywa, jest wszystko w porządku, ale gdy nadchodzi czas zimy, no to wiadomo, że już ta wegetacja przyrody zamiera i wtedy musimy sięgnąć do spiżarni, a w spiżarniach najłatwiej można było magazynować właśnie zboże. Tutaj ziarna prosa można było magazynować kilkanaście lat ze względu na to, że były pokryte łuską. Także było to bardzo praktyczne. No i w związku z tym te wyroby zbożowe czy pochodne od zboża po zmieleniu ziaren na mąkę można było spożywać różnego rodzaju placki, kołacze, chleby, podpomyki. Mąką zagęszczano polewki. Tutaj a propos prosa, również różnego rodzaju kasze. Czyli zobaczmy, że kuchnia była całkiem zdrowa, jak patrzymy na dzisiejsze składniki naszej diety. Odżywiano się bardzo, bardzo zdrowo. Jeżeli była hodowla bydła, bo była, no to oczywiście mieli mleko. Mleko samo w sobie w postaci mleka do spożycia jak najbardziej, ale również sery. Sery oczywiście białe, twarogowe. Mamy na ten temat informacje z kronik, czy ze źródeł kronikarskich, wczesno średniowiecznych, ale mamy też znaleziska naczyń tak zwanych sitowatych, gdzie serwatkę do nich wlewano, przez małe otworki wypływała ta bardziej płynna część, zostawała zbita masa, ser dojrzewał. Także no, ilość różnego rodzaju produktów była bardzo duża. No i tak jak mówię, jeżeli byśmy patrzyli na dzisiejszą dietę współczesnych ludzi, bo było to na pewno dużo zdrowsze niż to, co obecnie jemy, czy to, co obecnie nam sprzedają. Słysząc to, co mówisz, to oprócz tych kasz, które i mąk, które były podstawą jakiegokolwiek pożywienia, to i mięsa, i duża ilość warzyw, ryb, które są no, udowodnione, że są bardzo zdrowymi mięsami. Ale powiedz mi, bo kuchnia nie składa się tylko i wyłącznie z jedzenia. Kuchnia się składa także z rzeczy, którymi się przyrządza to jedzenie. Czy w twojej książce będzie zaznaczone, co Słowianie używali do przygotowywania właśnie takiego posiłku? Oczywiście. To jest bardzo ważna część mojej książki, bo moja książka Kuchnia dawnych Słowian nie dotyka problemu tylko to, co w naczyniu, ale również problemu samego naczynia i wszystkiego wokół. Czyli to, jakiego rodzaju narzędzia służyły do przygotowywania posiłków, jakiego rodzaju noże, czy inne ostre narzędzia, jakiego rodzaju naczynia, czyli talerze, misy, gary, dzbany, kielichy, no masa różnego rodzaju naczyń i nie tylko glinianych czy metalowych, ale również drewnianych, czyli naczynia toczone, drążone czy klepkowe. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i często posiadając samo znalezisko konkretnego naczynia możemy uzyskać czy domniemywać w ogóle, do czego ono służyło, nie mając innych informacji. Także jest to bardzo bogaty temat w treść i zajmują bardzo ważne miejsce w mojej książce. A powiedz mi, co w ogóle znajduje się w książce, oprócz tego, że opisałeś tam ingrediencje, które Słowianie używali do przygotowywania jedzenia oraz w czym, oraz w jaki sposób został przygotowywany, to co jeszcze można ciekawego znaleźć w tej książce? Książka przede wszystkim całościowo próbuje objąć temat kultury kulinarnej. Czyli oprócz nie tyle potraw, bo przepisów się za dużo nie zachowało do naszych czasów, konkretnych potraw, ale wszystkich składników diety ówczesnych mieszkańców Grodzisk czy osad, czyli całe spektrum różnego rodzaju materiałów archeobotanicznych, ichtiologicznych, czy resztek zwierzęcych, czyli wszystko to, co nam mówi o tym, jakiego rodzaju rośliny, zwierzęta czy ryby hodowano i spożywano. Temat całościowy obejmuje również to, w jakiego rodzaju naczyniach przygotowywano, ich specyfikę, ich podział, klasyfikację. W ogóle wnętrza chaty słowiańskiej, bo bardzo dużo nam mówi wnętrze
to, które było zagospodarowane przez mieszkańców grodów, jak sobie radzili z życiem codziennym, jak sobie radzili z problemami i również jak przygotowywali posiłki, czyli rodzaje palenisk, to jak były zbudowane, jak były wykorzystywane i do jak wielu celów służyły. Rożna różnego rodzaju, kotły. No naprawdę ogromny zasób wiedzy i treści jest w tej książce na temat właśnie jak sobie radzono w tamtych czasach. Czy w ogóle metody pozyskiwania pożywienia, narzędzia, sierpy, łopaty, to w jaki sposób łowiono ryby, czyli sieci osobiste, czyli tak to nazwijmy, czyli przy pomocy wędek, haczyki, jakiego rodzaju, jakiej wielkości. No jest to naprawdę ogromna ilość niesamowicie interesujących i ciekawych informacji, które właśnie mówią nam na ten temat, jak wyglądała ta całościowa gospodarka żywieniowa, czy cała kultura kulinarna tamtych czasów. Czyli mnóstwo różnych informacji w zasadzie z wielu dziedzin życia. Tam jest bardzo dużo informacji, tak jak powiedziałeś. Powiedz nam, słuchaczom wszystkim, w jaki sposób w ogóle podzieliłeś te informacje, żeby można było w jakiś szybszy i konkretny sposób znaleźć to, co Ciebie interesuje akurat w danym momencie. Książka jest podzielona na dwa główne rozdziały, zgodnie z tym, na jakich źródłach bazowałem, pisząc tą książkę. Czyli źródła historyczne, czyli kroniki arabskie, kroniki niemieckie, duńskie, polskie, czeskie. Cały zbiór różnego rodzaju materiałów pisanych, w których zostało zanotowane życie codzienne Słowian, historie z nimi związane, ale wszystko, co skupia się właśnie w kulturze kulinarnej, to co mówi nam na ten temat. I to jest pierwsza część, to jest ponad 100 stron omówienia źródeł historycznych, które opisują właśnie tą kulturę kulinarną. A druga część jest drugim rodzajem pozyskiwania informacji na ten temat, czyli źródła archeologiczne, czyli różnego rodzaju stanowiska, z których pozyskano, zbadano i zidentyfikowano ogromną ilość właśnie szczątków archeobotanicznych, czyli roślinnych, ichtiologicznych, czyli rybnych i materiału zwierzęcego, czyli ze zwierząt hodowlanych i ze zwierząt żyjących, które znalazły się na terenie grodziska, nosiły ślady filetowania, obróbki spożywczej, działania ogniem czy gorącą wodą. No, wszystko to, co było związane z kulinariami, a także właśnie cały ten zasób różnego rodzaju naczyń, przyrządów w ogóle kulinarnych i wszystkiego to było związane z pozyskiwaniem pożywienia. Także dwa główne rozdziały. Teksty historyczne i materiały archeologiczne. Czy możesz nam wszystkim tutaj też przybliżyć, z jakich w ogóle materiałów naukowych korzystałeś? Czyli kogo to były publikacje, jeżeli chodzi o publikacje naukowe z dziedziny archeologii oraz jakie kroniki używałeś do zrobienia książki? Oj, od końca będzie łatwiej, czyli kroniki. Kroniki Saxo Grammatica, Helmolda, Titmara, Herborda, kronika Czechów Kosmasa, Ibrahim Ibn-Jakub, Tal Anonim oczywiście. Są główne teksty źródłowe historyczne, z których korzystałem, ich fragmenty obszerne dotyczące właśnie tej kultury kulinarnej. Prace archeologiczne nie sposób wymienić. Bibliografia to ponad 20 stron, są to setki tytułów. Głównie starałem się bazować na nowszych badaniach i opracowaniach, czyli po 2000 roku. Są dużo bardziej rzetelne i korzystają z nowych metod badawczych, ale oczywiście korzystam również z klasyków, czy z Kostrzewskiego, czy Hendla, czy wielu innych wspaniałych archeologów i badaczy wczesnego średniowiecza, Łowmiański chociażby, tych wcześniejszych lat. Także no, ogrom materiału, bibliografii i prac, z których korzystałem, jest spory i no, nie ma sensu teraz wymieniać wszystkich prac. Warto zaznajomić się osobiście z bibliografią. Wspominałeś także, że w książce nie ma czegoś takiego jak dział z przepisami na różnego rodzaju potrawy. Jednakże powiedz mi, czy na podstawie tej książki można wywnioskować, jak zrobić daną potrawę. No nie wiem, podpłomyki akurat są bardzo prostą potrawą, ale jakiekolwiek polewki, czy jest możliwość domyślenia się i zrobienia swojego własnego przepisu? Tak jak powiedziałeś,
książka Kuchnia dawnych Słowian nie jest książką kucharską, czyli nie ma tutaj przepisów, bo takie przepisy się nie zachowały. Ale mamy cały ogrom różnego rodzaju produktów, elementów, które mogły wchodzić w skład danego przepisu czy danej potrawy. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo. I każdy, kto ma większą niż moja wyobraźnię kulinarną, moja jest marna, kto lubi gotować, kto lubi eksperymentować, jak najbardziej może z tej książki korzystać i mieć przed sobą cały ogrom różnego rodzaju ziół, przypraw, roślin, warzyw, owoców, różnego rodzaju mięs, a także ryb i eksperymentować z tym dowoli. Taką pracą, o której mówimy, czyli eksperymentowaniem, ale opartym o historię, zwłaszcza o wczesne średniowiecze, zajmuje się sporo ludzi w świecie rekonstrukcji historycznej. Są wspaniali ludzie. Dzięki nim, dzięki ich pracy bazującej na tego typu źródłach, możemy się dowiedzieć, jak tego typu potrawy mogły smakować. Także myślę, jeżeli ktoś naprawdę by chciał, to może jak najbardziej spróbować i ugotować czy przyrządzić jakąś potrawę według własnego przepisu, ale opierając się o materiały z tamtego okresu, które były używane przez Słowian. A jeżeli nie, jeżeli wolałby mieć już gotowy jakiś przepis, gotową listę produktów i ilości, które są potrzebne do przygotowania jakiejś potrawy, no to są oczywiście publikacje, w których są przedstawione tego typu przepisy, publikacje bazujące na badaniach eksperymentalnych, na kuchni eksperymentalnej, świetne książki Małżeństwa Lisów, a bezpośrednio można spróbować i porozmawiać o tym właśnie z gotującymi rekonstruktorami historycznymi na różnego rodzaju festiwalach średniowiecznych czy wczesnośredniowiecznych. Także są różne możliwości korzystania z tego typu źródeł. Ja zachęcam oczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i lubi zabawę w kuchni, żeby korzystając z tego, co ja zebrałem, żeby mogli coś przygotować swojego. Ale to już mówię, to już indywidualnie, wszystko zależy od indywidualnych chęci i wyobraźni. Czy w tekście zawarta jest jakaś głębsza myśl niż tylko i wyłącznie powierzchowność jedzenia i jego przygotowywania? Nie byłbym sobą, gdybym w jakiejkolwiek publikacji nie zamieścił mimo wszystko czegoś związanego z kulturą duchową. To jest moja ulubiona dziedzina badawcza, moja ulubiona dziedzina mojej aktywności w ogóle na co dzień. Kultura duchowa jest dla mnie bardzo ważna, nie tylko jako pisarza czy historyka, ale również w moim życiu codziennym. Tutaj w tej książce oczywiście zawarłem również materiały dotyczące miejsc kultowych. Miejsc kultowych oczywiście pod kątem kulinarnym, bo to jest bardzo ważne, czy uczty obrzędowe, czy ofiary ze zwierząt, z innych produktów, które były składane bogom czy duchom, również znajdują się, takie opisy znajdują się w tej książce. Nie mógłbym ich pominąć, nie mógłbym ich pominąć, źle bym się z tym czuł, tym bardziej, że poznając nowe materiały archeologiczne, poznałem całkiem ciekawe informacje dotyczące niektórych miejsc kultu, zwłaszcza ofiar tam składanych, jak chociażby w Gnieźnie na Górze Lecha, co polecam. Także są to, mimo że zajmuję się tym tematem od ponad 20 lat, to wciąż odkrywam coś nowego i cieszę się, że mogę to przekazać też innym. Także jak najbardziej sfera duchowa przejawia się też w tej książce, ale tak jak mówię, są te elementy związane ściśle z kulinariami, z ofiarami, z jakimiś produktami spożywczymi. Czyli jak najbardziej wszystko jest w temacie. Czy możemy coś polecić ludziom, którzy zakupią twoją książkę, do kompletu, żeby mogli sobie zakupić coś dla siebie i coś dla innych w prezencie? Bo wiem, że no nie jest to twoja jedyna publikacja, a jest ich dosyć sporo. Co byś polecał ludziom? Kuchnię dawnych Słowian ciężko z czymkolwiek połączyć z mojej wcześniejszej biblioteczki. Napisałem, to jest Kuchnia dawnych Słowian, jest moją siódmą książką. W zasadzie dla dorosłych Kuchnia dawnych Słowian jest świetnym tematem. To może coś dla młodszych czytelników czy też słuchaczy można polecić, na przykład Opowieści spod strzechy.
moim zdaniem jest to świetna, uzupełniająca i przeciwwaga tematyczna do książki Kuchnia dawnych Słowian. Czyli ktoś dorosły będzie robił jedzenie, a przy okazji dziecko będzie mogło sobie poczytać o legendach z terenów Słowiańszczyzny. Więc dosyć dobra para, tak mi się chociażby wydaje. Tak na sam koniec prawie rzeczy, masz możliwość zdradzić nam troszeczkę tajemnicy na temat twoich przyszłych publikacji? Plany oczywiście są bardzo rozbudowane. Plany są duże. Zobaczymy, jak zweryfikuje je życie. W trakcie badań nad każdą książką i czytaniem kolejnych prac na jakikolwiek temat oczywiście na bieżąco wypunktowuję sobie jakieś ciekawe informacje, w związku z czym już widzę, że rysuje mi się jakiś obraz na kolejne tytuły książek. W planie mam napisanie minimum 3 nowych książek. No w zasadzie jedna już jest nawet rozpoczęta, ale na jaki temat nie będę zdradzał, bo to bardzo demotywuje. Ja jednak wolę nie mówić, nie kłapać dziobem, a spokojnie sobie pracować, a potem zrobić miłą, mam nadzieję, niespodziankę wszystkim, niż mówić, zapowiadać, obiecywać, a może mi się odechce w międzyczasie pracy nad tą książką. Dlatego na pewno będą kolejne. Ostatnio te książki wychodzą średnio jedna na rok, więc myślę, że w przyszłym roku na wiosnę będzie następna, ale tak jak mówię, na jaki temat, jaki tytuł, jaką problematykę będzie poruszać, na pewno się wtedy wszyscy dowiedzą. Bardzo fajnie. Cieszę się z tego ja osobiście niesamowicie, a prawdopodobnie ludzie, którzy czytali twoje wcześniejsze publikacje, jak i już tutaj Kuchnia dawnych Słowian, która już jest możliwa do zakupu, będą szczęśliwi na kolejne twoje książki. Na sam koniec chciałem troszkę dopytać się na temat tego, gdzie można w ogóle zakupić twoje publikacje, bo najprawdopodobniej część ludzi słuchających tego wywiadu będzie chciała po nim zakupić twoją książkę, żeby się z nią zaznajomić. Moje wszystkie publikacje są dostępne na Allegro, na moim koncie Merol9. Także myślę, że pod filmikiem zamieścimy link bezpośrednio do tego konta, gdzie są wszystkie moje publikacje. Zachęcam oczywiście do zakupu moich książek. Zawsze jest to jakieś wsparcie i nie tylko materialne, ale przede wszystkim duchowe, bo jeżeli jest zainteresowanie książkami, to autor widzi sens swojej pracy i swojego działania. Także mnie to motywuje przede wszystkim do dalszej pracy i dalszego starania się o coraz lepsze książki, o coraz fajniejsze opracowywania. Także no, liczę na to, że zaglądniecie wszyscy na moje konto na Allegro i zaznajomicie się z moimi publikacjami. Bardzo się cieszę z tego, że to ci daje jednak tą werwę do pracy nad tym. Ja mam nadzieję osobiście, że w przyszłości na tyle się rozrośnie sprzedaż twoich książek, że będziesz mógł się poświęcić tylko i wyłącznie temu i pisząc nam ku uciesze wszystkim oczywiście, będziesz mógł sobie też z tego normalnie żyć. Dziękuję. Też mam taką nadzieję, aczkolwiek tak czy inaczej będę to robił. Po prostu bardzo polubiłem poznawanie nowych źródeł, studiowanie nowych prac naukowych i tych starszych też, bo często w źródłach etnograficznych, chociażby z XIX, początku XX wieku, można odnaleźć naprawdę prawdziwe skarby dotyczące kultury duchowej, wierzeń, praktyk obrzędowych i religijnych naszych przodków. Także tak czy inaczej ja będę to robił, bo po prostu bardzo to lubię, a moją misją jest popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Słowiańszczyzny. Dla mnie jest to cel sam w sobie, żeby jak najwięcej ludzi mogło poznać, skąd się wywodzimy, jakie są prawdziwe korzenie naszej wiary, naszej obrzędowości, naszych wszystkich tradycji. Jest to mój taki wewnętrzny obowiązek i już wiele lat temu podjąłem się tej pracy, by cały czas kształtować i rozbudowywać tożsamość Polaków na temat naszego dziedzictwa, no bo poprzez tożsamość i poprzez świadomość kulturową i swojego dziedzictwa kształtuje się też przyszłość, a to myślę, że jest bardzo ważne i nie tylko dla dorosłych, ale poprzez takie publikacje jak Opowieści spod strzechy również, żeby edukować i uczyć czegoś naszych dzieci. To jest chyba podstawa
mojego działania i nie tylko mojego, bo jest wiele osób w kraju i nie tylko u nas, które właśnie w ten sposób działają i taką pracę podjęły i świetnie ją wykonują. Mądry człowiek kiedyś powiedział, że znając swoją przeszłość i wiedząc, gdzie jesteśmy, możemy wykreślić taką prostą linię, która pokaże, w którym kierunku zmierzamy. Dziękuję Tobie bardzo za wspaniałą rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy będą z niej zadowoleni. Ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem był Rafał Merski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim i pozdrawiam.